Cześć, z tej strony Piotr z kanału bylegdzie.pl i czekając aż pociąg przyjedzie, opowiem Wam, co nas czeka w tym odcinku. Kontynuując podróż wzdłuż wybrzeża Rugi, poznamy jej północną i zachodnią część. Odwiedzimy ciekawe miejsca, zobaczymy mnóstwo koni. Opowiem też o tym, co Słowianie robili na tej wyspie. I przekonamy się, dlaczego zachodnia część wyspy jest tak różna od wschodniej. No dobrze, nie ma co czekać, pociąg przyjechał, jedziemy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka ze wschodniej części Rugi, gdzie objechaliśmy tamto wybrzeże, to zapraszam Was pod link, który widoczny jest teraz u góry. No słabiutko tam trzymacie kciuki za słoneczko, bo dzisiaj siedzimy na stacji i czekamy, aż przyjdzie deszczyk. Tu jest w lewo na widoczek. Nie ma, że jest zła pogoda, zwiedzać trzeba, więc jesteśmy przy pałacu zamku Spyker o korzeniach średniowiecznych, ale kiedy tu Szwedzi panowali na Rugi, to nowi właściciele przebudowali go właśnie w stylu barokowym i w takim został to dzisiaj. Hotel dzisiaj znajduje się wewnątrz i restauracja i tuż obok właśnie przy, jak widać, rowerzystów szlak rowerowy tędy wiedzie, więc tak czy siak trzeba go zobaczyć. Nie we wszystkich miejscowościach na Rugi znajdują się deptaki nadmorskie z drogami dla rowerów, dlatego tutaj musieliśmy prowadzić rower. Jedziemy teraz taką ścieżką w lesie zosnowym i trochę jak na Helu, ale tego dlatego, że las, że wydmy, że samochody, ale też jesteśmy między zatoką a morzem i opuszczamy półwysep Piłaski i wjeżdżamy na półwysep Arkoński. Już zajechaliśmy na nocleg, namiot rozstawiony, a z namiotu widok na Bałtyk. I zaraz jedziemy na wycieczkę fakultatywną, na ten przylądek Arkona. To będzie raczej krótki pobyt, bo to co się tutaj dzieje na mnie, uwielbiają żółte. Rzucam cień, więc dzień jeszcze nie stracony. Udajemy się na przylądek Arkona. Na Rugi możemy też spotkać bardzo wiele takich różnych konstrukcji kamiennych. Są to albo dolmeny, czyli jakieś grobowce, albo do dzisiaj naukowcy nie wiedzą, do czego służyły niektóre z nich. W każdym razie pochodzą one z neolitu i świadczą właśnie o historii pierwszych ludów, które zamieszkały tutaj na Rugi.
Mieszkańcy Rugi uwielbiają konie, więc spotkacie ich na każdym kroku. W każdym razie przylądek Arkona nie jest dostępny dla zmotoryzowanych, można się tam tylko dostać pieszo albo rowerem. Samochód można zostawić we wsi Purtgen, gdzie znajduje się wielki parking i na przykład przesiąść się na taki elektryczny pociąg turystyczny. 159, 160, 161, 162 schody. O, minus jeden. I zdobyliśmy pierwszą latarnię morską zagraniczną. O, i tu znów Bałtyk. A tu widać właśnie ten wał, o którym pisałem. Tak, pisałem, ale na relacji na Instagramie, więc od początku. W IX wieku Słowianie Puławscy zbudowali jedno z największych miast słowiańskich, otoczone z trzech stron 4-metrowym murem. W centrum znajdowała się świątynia Światowida, ponoć sam kapłan nie mógł tam oddychać, aby nie zanieczyścić świętego miejsca. I na tym placu znajdowało się miasto. Dzisiaj bardzo malutki ten plac, ale niegdyś dużo większy, no bo ponieważ klify się cały czas osuwają na sztormach, więc teraz właśnie zamknięto ze względów bezpieczeństwa i można tylko tutaj z góry obserwować, jak to miasto kiedyś mogło wyglądać. Na przylądku Arkona znajdują się także trzy zabytkowe latarnie morskie. A w tej latarni działa Urząd Stanu Cywilnego i można wziąć sobie ślub i tutaj na pamiątkę, co potem zostawić sobie taką płytkę ślubną zamiast kłódki oryginalnie. Od przylądka Arkona wzięła także nazwę ta część Bałtyku, najbardziej zachodnia, i jest to tak zwany basen arkoński. I to mamy tak, tu mamy Rugię, tu mamy Danię, tu mamy Szwecję, a tu mamy duński Bornholm. I ta część właśnie to jest basen arkoński i tak właśnie nazwałem nasz wyjazd. Wątpię, żeby było teraz niedobrze słychać. W każdym razie ta wieś Wit to jest dawna wieś rybacka. Wszystkie domy są ze strzechą, jest taki jakby żywy skansen. I podejrzewa się, że już w X wieku istniał tutaj port dla tego historycznego miasta słowiańskiego, które znajdowało się tam u góry na przylądku Arkona. W XIX wieku do najbliższego kościoła było parę kilometrów, a we wsi mieszkał pastor tamtejszego kościoła i często tutaj prowadził kazania, ale tak dużo chętnych było, że się wszyscy nie mieścili w tych chatach rybackich, czy tej jednej akurat konkretnej, w której przebywał pastor, i postanowiono zbudować tutaj dla całej wsi osobną kaplicę właśnie na te kazania pasterskie. Powiesz? Nic nie powiesz? Nie, bo to byłoby brzydkie. Bar otwarty jest w środę, piątek i sobotę. Dzisiaj mamy... czwartek. No to jeżeli wiemy już, skąd nazwa basen arkoński, to zapraszam Was do obejrzenia wszystkich filmów z tej wyprawy. Na dole w opisie dostępne linki. A my znów kolejnym promem, ale nie opuszczamy jeszcze Rugi. Po prostu między półwyspami się tutaj przemieszczamy na skróty.
Miasto Gings było niegdyś największym miastem Narugi od setek lat, jest głównym centrum handlowym i tkackim. W 1950 roku wielki pożar strawił miasto, o czym wspomina tutejszy pomnik na rynku. O ile dobrze pamiętam, to w tym miejscu opowiadałem, że opuszczamy Rugię, ale tylko na jeden nocleg, gdyż przemieszczyliśmy się na wyspę Umans, gdzie najwyższe wzniesienie ma 6 metrów nad poziom morza. Przyjechaliśmy w końcu trochę wcześniej, żeby posiedzieć na plaży i w końcu poczytać książkę. A plaża wygląda tak. Zachodnia część wyspy nie jest tak mocno zagospodarowana jak jej wschodnia część. Nie ma tutaj wielkich kurortów ani deptaków, jak i widać też złotych plaż. Są tutaj za to zatoki płytkie i z silnie wiejącymi wiatrami z zachodu. Stąd idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Będąc w tej części Rugi, warto wybrać się też na wyspę Hidden Sea. Nam niestety się to nie udało. Znajdują się tam wsie, które wpisane są na listę zabytków. Mieszkańcy zachowali swoją gwarę i także kulturę. Nie można tam poruszać się samochodami, tylko pieszo i rowerami, co też daje kolorytu tej wyspie. Dziś wyjechaliśmy później niż planowaliśmy, ale za to się wyspaliśmy. Ale jazda nie była długa, no bo znów mrzawa od rana i sobie przeczekujemy. Niskie deszczowe morale w grupie rozweselają na szczęście małe saki. To była chyba kuna albo gronostaj. Coś takiego fajnego przebiegło nam drogę. Więc czekamy na więcej, zwłaszcza, że tutaj po prawej stronie jest Park Narodowy. Drugim parkiem narodowym na Rugi jest Park Narodowy Zalewu Zachodniopomorskiego. Jest to trzeci co do wielkości park Niemiec, a więcej o nim opowiem w kolejnym odcinku. We wsi Landow znajduje się jeden z najstarszych kościołów gotyckich na wyspie. Dzisiaj jest to miejsce kultury. Droga dla rowerów, droga wewnętrzna, tory kolejowe i trasa szybkiego ruchu. Oznacza tylko jedno, że zbliżamy się do najważniejszej przeprawy przez Cieśninę Sund. Oznacza tylko jedno, że zbliżamy się do Stralsundu, gdzie znajduje się główne przejście między Stałym Lądem a Rugią. Więc niedługo będzie nam się pożegnać z tą wyspą. Kończymy przygodę z Rugią i po drugiej stronie widać Stralsund, hanseatyckie miasto wpisane na listę UNESCO. Stąd roztacza się najpiękniejszy widok na miasto. A w tym miejscu mówię, że po 6 dniach jazdy przez Rugię żegnam się z tą wyspą. I mówię też, że wjazd na ten most jest bardzo dobrze oznaczony i nie ma szans pomylić się i wjechać na trasę szybkiego ruchu, która znajduje się po prawej stronie. O miejscowości Stralsund i o dalszej wyprawie w stronę Rostocku opowiadam w kolejnym odcinku, więc mam nadzieję, do zobaczenia.